Siemano, jestem Warta, ze mną Sula, cześć! Cześć! Witajcie w Minecrafcie z żoną. Dokładnie tak. A dostałem aż kotletem. Dziękuję za kotlety. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jak jeśli lubicie tę serię, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie. Dzięki wielkie za to. I jako, że to nagrywamy jeszcze przed publikacją drugiego odcinka, to przypominam, że wspierający mają dostęp do odcinków szybciej. Także zachęcam do wspierania. Dziękuję. Dobra. Mamy pomysł na domeczek jeden tutaj, żeby zrobić, ale będziemy potrzebowali ogarnąć trochę drewna. To ja od razu wyrzucę rzeczy, które tutaj mam. Na razie są zbędne. Tutaj sianka więcej mamy. Dobra, po kolei to się nie zastosowało. To tutaj. Tutaj i tutaj, proszę bardzo. To było to także git. Okej, melonów mam sporo, to również można tutaj zostawić. Dechę jakąś również. Ja mogę chlebki zrobić z tego, co mam tutaj. Ale zrobiłem, naprawdę. Jeszcze raz. O! Mam chlebicki. Uk. O, emeraldy też mogę zostawić. Pięknie, tutaj miałem jeszcze skampione. No to więcej chlebków. Nice'u, nice'u. Tu nawet jeszcze kolejnego zrobić. Zabiorę i myk. Proszę bardzo, ale technology. Tutaj książki mogę odstawić. O! Ryniło się. Trochę sanda. Jego drewienka, bo tutaj nie ma. Dobra, nie układaj, bo i tak ci to nie wychodzi. Dałem do przepalenia jedno mięso. Ale kozak. Dobrze, jako że domek tutaj będzie drewniany, to ja tutaj zacznę wyżynkę drewna jakiegoś tutaj. I będziemy kminili sobie pierwszą bazetki. Tutaj. Ja się zajmę zwierzątkami. Okej. Okay. I farmą. Dobrze, dobrze. Tu darkołki pościnam. Właśnie, bo ja kamień odstawiłem, a siekierkę chciałem zrobić w poprzednim odcinku, a w końcu jej nie zrobiłem. Sobie teraz ogarnę taką na chwilę siekiereczkę, a na chwilę, bo dosyć szybko się psują. Wziąłem tutaj, teraz ścinałem, ale dokończyłem tutaj. Dobra. Już mięsko mam. Wiem, co chcę robić. No to. Jajeczko. A nie widziałem dzisiaj kurki z jajeczkiem, przykro mi. Są w skrzynce. No masz? Kury w skrzyni. Jajka. Jak się wyklują? Nie wyklują się z skrzyni. A jeśli się wyklują? Nie zrobią tego. A ty dziad. Przecież ciepło, tam słoneczko świeci, lato. Na zewnątrz. Idealne warunki. Co ty bierzesz? Pomyślmy. Jadłem płatki z mlekiem, wystarczy. No tak, cukier. Złe rzeczy. Nie zamknęli mnie w liściach. To bym zdeptał, ale to Minecraft, to się nie da. Trzy. Cacy, cacy. Idziemy i zbieramy go. Tak. Teraz spędziłem, ściąłem liścia. Że siekierka z kamienia to się zdążyła stępić od tego uderzenia. O, jabłuszko. Po drugie.
Brawo. I patyki. A, ale znalezisko. Kurde. Takie rzeczy. Achievement. Zobaczmy, czy to działa. Marchewki i niedźwiedzie. Nietoperzowe. A jest. Ja obserwuję krówki, bo zrobiłam inny płotek niż zwykle, ale chyba nie uciekają. Okej. Okay. A spróbowałyby tylko. No bo zobacz, z czego jest płotek. No idę, idę. O kurde. Taki cacy. Co nie? No, kurak to by wyskoczył, ale tak to kurde. Nie, one normalnie weszły po tym, czyli one mogą przez to przechodzić, ale... Nie wiem, czemu tak robię. Okej. Spany płotek. Może się przewrócić, ale nie musi. Dobra, tacy, tacy. Ile tam mam już drewna? Ale mało, halo. Jak już na żółto świeci. Noc się robi. No ładnie. Jeszcze szybko wyskoczyłem. Halo. Nie wypada. A? No i siedzą tam. Ale jaja. No to dobrze. Niech se siedzą. Tylko tyle wiosek było i żadnej nie było ani pół marchewki. No na to wychodzi. Owca mnie prześladuje. Się odzywa. Jesus. Why you do this? Dobra noc, idę spać. I liść. Gdzie nasze łóżka? Nie ma. Jadłam. Zgan go, 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 go. Mam motykę w dłoni. Widzę. Bujdzie. Au. Wiesz co? Teraz mi na czole pszenica wyrośnie. Wolałabym marchewkę. A tu nie ma. Marchew na czole, mama, marchew na czole. Jakby miał ogonek marchewki, to może by coś urosło. Kawałkiem dubli. A nie mam. Ale nasionek, co mi kradniesz, owco, to moje. Został koń. No przecież to były konie, nieważne. Schował przed, kurde, słońcem pod drzewkiem, a tu zaraz drzewek nie będzie. Sorry. Urosną kiedyś nowe. Bardzo, mogę posadzić nawet. Taki będę. O Jezus, nie potrzebno. Co ty robisz? Londynen. Co parchasz? Proszę, posadziłem drzewo. Jezus. Koń mnie hejtuje. Dobrze ci tak najwyraźniej zasłużyłeś. Nie. Nie, zaraz mi siekierka padnie. Taka nowa była, amerykańska. Jeszcze się trzyma, dobra. Dobra jakość. Nie. Trzy uderzenia zostały, to za mało. Raz, dwa. O, nie liczy. O.
Połamałem siekierkę o liście. Brawo. Jestem dumna. No i git. No to dobra. No czekam, mam patyki. Mi się zbierały. To też pustka. Tak. Odkładam. Mogę ciskać dalej. Znowu mocą. Jadę. Domek będzie naprawdę koksu. Mówię wam. Będzie idealny na wakacje. Bo w zimie to tak ciężko, ale damy kaloryfery, to będzie dobrze. Albo lepiej. Albo lepiej, damy kominek. Nam się chałupa spali. Dni, wcale będzie ciepło. Uważam to za dobry biznes. To jak zobaczysz drzewko z ulem, to nie ścinaj, nie? No nie widziałem takiego, a jeśli widziałem i ściąłem, to będzie ul sobie wisiał. Ale pszczół... Nie rozpada wtedy? Nie, zostaje chyba. Jak ktoś kojarzy. Ale to może być nieaktualne info. Ale nie wiem. Ale cisnę. Masz? Ja zbuduję z jednej strony. Zrobimy to jak Chińczycy autostrady robią. Może druga strona się uda. Jak druga ekipa zrobi. Może być? Teraz to jestem kozak. W jednej ręce sadzonka, w drugiej siekierka i lecimy. Kurde. Profeska. Idę w podróż. Okej, okay, a gdzie? Nie wiem. Okej. Okay. Szukać szczęścia. No to miło było. Ja sobie to zbieram. Może kiedyś wrócę. Teraz mi się drzewka skończą z naszej wysepki, ale spokojnie. Bardzo nowe, od jakiegoś momentu. Ja tu jest jeszcze sporo, gdzie pobiegłam. Mhm. Ale stwierdziłem, że jak raz zetnę koło potencjalnego miejsca zamieszkania. O, są pszczółki. Nice. Dynie. Dynie? No. O ty. Zebrałam jedną. Okej, okay, a ja widzę rybę. A ja widzę rybę. Rybę. Arriba. By nie dodać w sekrecie jakiegoś krakena czy coś do gry i nikomu nigdy o tym nie wspomnieć. Ktoś sobie by płynął i nagle niespodzianka. By był turbo rzadki. By myśleli, że to legenda jak Herobrine. Ale to by było cał... nie jest prawdziwy? No chyba nie, chyba go już usuwali co wersja kiedyś. Uniszy czaj. To wygląda na dobre do ścięcia. Znalazłam to, czego szukałam. A co? Prusa. Wrócę woda? No, przecież potrzebujemy. Okej. Okay. Pacacy. Już będziemy mieć prawie każde drewienko. Mhm. Git. Wysadzonka, to możemy tutaj zrobić wystawę. Muzeum drzew Minecraft. Nie mamy tego. Cherry Blossom. A, się znajdzie pewnie. A, pewnie zaraz obok. Za tym ice planksami całymi pewnie jest. A może tak być? Dobra, mam sobie. No.
Może od razu machnie. No. Co? No. Jak ja to lubię robić. No okej. Okay. Razem jagódki. Jagódki w Minecraft? Bo. Zaraz robię wielką wieżę jagódek. Mamy kolejną rzecz do farmienia. No. Ale czy uda mi się wrócić do domu? Nie sądzę. Nie ma leciutko. Co? Skręciłam już tyle razy, że nie wiem, czy wrócę. Podałbym kordy, może by się przydały. Nie umiem chodzić po kordach. Pniesz mnie, prawda? Może. Pójdę do ciebie i sama się tepnę. Kieruj się na wschód. Dobra, zbieramy łatki. Teraz mam więcej pszczółek. Dobra, dobra. Ja tu już pociąłem, posadziłem. Może będzie cacy. Może nie. Ale drzew nam tu brakować nie będzie. No ja też tam coś sadziłam. No to tacy, tacy. O tacy, tacy. Ale by ci się ta góra podobała. O, wioska. O, tu bambusy lecą do nieba. Wyślę ci screenshot. Okay. Zebrałem, a nie, to jajko. Ame, ame, ha! Aha! Patrz. Patrzę. Górki. No. I wioska pod górką. Dalej nie próbujesz shaderów? Ja mówiłem, kieruj się na wschód, a to był zachód. Hehe. I przypał. Nie przenocuję dzisiaj w tej wiosce chyba. No okej. Okay. Postawiłem ogolone drewno. Le drewno. Mam ziemniaki i marchewki. U, dobrze, tacy. Chyba 4,5 pustaka drewna zwykłego. Chyba styknie na mały domek, myślę. Będę tacy. Dobra, chcesz, można spać, ja śpię już. Dobra, ja szukam łóżka. Okej. Tu jest jakieś, ale tu śpi. Tylko wyproszę. O nie, wlazł na mnie. On tak, to moje łóżko. Nie mam siły zepchnąć. Ale bieda wioska. Jaka? Sadzonki. Gdzie są wszystkie sadzonki drzewek? Posadzone. Ej, ta wioska tylko dwa domki. Dwa domki? No dosłownie. Mini, mini wioska. O, deszcz pada, no super. Chodzę dookoła i szukam. Deszczyk z rana jak śmietana. Światła w rękę. 1337. Co? 13 jabłuszek i 37 chlebków obok. I wyszło mi 1, 3, 3, 7. Te dwa domki miały aż dwa dzwony. Okej. Okay. I mają 4 farmy. Dwa domki. Kurde, się rozdzielili od ekipy i lepiej zarządzają wszystkim niż oni. Da się, da się. Dobra, podstawiam. Pięknie. I co, koło tej farmy będziemy budowali, tak?
Tam troszkę wyżej, ale ogólnie tam. Dobra, tą dziurę zakleimy. Mamy coś dirta? Nie. Pada. Wiem, idę na szczyt góry. I zaraz będzie dirt. No to wyrównaj szczyt po prostu do tamtego momentu i będzie git. Taty. Bez kitu nie ma więcej domku. Tamo wystarczalna ekipa dwudomkowa. Zobaczyć, czy styknie. O nie! Co? Jednej sztuki zabrakło. O nie! No ładnie. Midis. Dobra. Ty tam uważaj na moją farmę, bro. Okej, okej. Tego muszę sobie zwizualizować. Domek. Aczkolwiek wizualizacja brzmi źle po pewnym materiale jednego youtubera. Mik. Dobra. True. Ale słowo bardzo ładne. No. Wydaje mi się, że wracam do domu, ale nie wiem. Wiesz jak to ja. No. Dobra, 60 płotków, bo czemu nie? Wiem, że to nie takie mają być, ale... Sobie chcę to ogarnąć. Dobra, załóżmy, że... A? Midis, midis. Pyk, pyk. Kończę to. Kolejna wioska. Gdyby było miejsce na to... Nie wracasz? No bo nie przechodziłam obok tej wioski wcześniej. Okej. Okay. Znaczy się, że się zgubiłam. Mhm. Gate'a dam. Villa Gate'a później tutaj dorzucimy. Wiecie co? Tak wyzezować to tylko ja potrafię. O ile jabłuszków. Dużo jabłuszków? 9. 9? No tutaj zrobimy kopię tego, co tutaj chcieliśmy. Pyk, raz, dwa. No to taka większa. Okay. Nie tylko dwa domki. Mhm. O buty. A tu się pierdyknie parę mówię czy coś. Będzie kminiane, ale ogólnie domek się zmieści tutaj, jak dałem sobie kwadraci, bo tu obok schody mają być. Miejscu. Tutaj jest dużo miejsca akurat. Będzie tacy. Będzie tacyki. To w kolejnym odcinku zobaczycie, co tutaj zrobione zostanie na szybko, dosłownie na szybko. Póki to czekam na drewno, chyba że na razie zrobię załkowego, a później przerobię to na ciemne drewno. Jak mamy w planie tutaj. Okej. Okay. Mam nadzieję. No. Dobra. Daj mi tylko kopać tę wioskę i będziesz mógł mnie tapnąć. Jasne. Także słuchajcie, budujemy domek. Zaczynamy budować domeczek. Zwierzątka mamy, tutaj kakałko sobie kakałkuje, drzewka sobie rosną, jest tacy. Także no teraz dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym już za niedługo. Także do następnego razu. Cześć, żółwik. Yo. Cześć.